Cześć, witajcie na blogu Hopsterblog. Tym razem degustacja piwa z browaru Bojanowo. Jest to porter. Porter bałtycki, który swoją premierę miał nie tak dawno, bo 2-3 tygodnie temu w Lidlu. Niestety sytuacja jest taka, że pół Polski go ma, a pół Polski może tylko popatrzeć na opinię. Mi się niestety nie udało nabyć w Lidlu, ale znalazłem w sumie niespodziewanie dość przez przypadek w sieci sklepów Groszek. Cena lidlowa to około 4,50, no, byłem troszeczkę drożej, ale wciąż jest to atrakcyjna propozycja, jeżeli chodzi o cenę. Piwo prezentuje się tak. No jest to, myślę, że atrakcyjna etykieta. Trochę mi się kojarzy z piwem Kaper, które kiedyś... Było takie piwo kiedyś, Kaper. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jakieś mam wrażenie, że bardzo podobna ta etykieta. Ale może się mylę. Piwo z browaru Bojanowo, które odłączyło się od browarów regionalnych Jakubiak, ale wciąż butelka tutaj została. BRJ. Kapsel taki. Kapsel trochę niespójny z etykietą, no ale okej. Tutaj mamy browar. Browar Wielkopolski w Bojanowie. No niestety muszę powiedzieć, że piwa Bojan niekoniecznie mi podchodziły do tej pory. Mam nadzieję, że porter jednak będzie zupełnie inny. Będę miał zupełnie inne odczucia. Parametry tego piwa to 9% alkoholu, 22% ekstraktu. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, składniki, woda, słony pilzneński, monachijski, karmelowe, karamunik 2, pszeniczny, czekoladowy, chmielej marynka, lubelski. Ważne do stycznia przyszłego roku. Koniec. No, piwo schłodzone, nie jest zimne, nie może być porter zimny, nie jest też w temperaturze pokojowej taki... No schłodzony, ale... No. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Aromat z butelki. Przyjemne nuty, czekoladowe. Troszkę może owoce. Mam na myśli takie suszone owoce. No, przydajmy. Zobaczymy. Przyjemnie pachnie. Piana beżowa, grube i drobne oczka, piwo w kolor bardzo ciemne, tutaj przebłyski takie bardzo ciemny brąz, no może brunatne, bardzo ładnie się prezentuje w tym szkle. Co w aromacie? No, nuty melanoidnowe, czyli takie chlebowe, opiekany chleb, skórka od chleba. Ale oczywiście nie tylko to, bo też jest sporo czekolady. No i cóż, powiedziałbym, że taki idzie w aromat też śliwkowy lekko. Ale sporo, sporo właśnie takich melanoidnowych. Plus czekolada. Może czekolada, może też kawa zbożowa. Pachnie przyjemnie. Pachnie porterowo jednak. Chodziły też takie głosy, że jest bardziej idzie w risa, bardziej w stouta. Na razie nie powiedziałbym. Bardzo czekoladowy, opiekane, tostowe nuty, chlebowe. Nawet taka śliweczka lekka gdzieś tam się skrada. Dobra, spróbujmy. A tu już, no to tutaj już jest troszeczkę inny klimat. W aromacie zapowiadało się tak bardziej melanoidnowo, ale w smaku jest już dość agresywnie, faktycznie stałtowo bym powiedział. Konkretna goryczka, to na pewno już w pierwszym łyku. Duża treść, wysoka treściwość tego piwa pełnia. Bardzo dużo czekolady. Opiekane nuty też.
Nagazowanie jest jak na porter wysokie, nie jest za wysokie, jest średnie, może nisko średnie, średnio niskie. Bardzo fajny finish taki kawowy. Raczej bym powiedział, że jest to kawa zbożowa. No w smaku rysowo, w smaku stoutowo, czekoladowo-kawowy klimat, profil. Dużo pełnia, treściwe, no przyjemne bardzo, bardzo fajnie się to pije. No, ciekawa sprawa, bo w aromacie nie pachniało aż tak mocno kawowo-czekoladowo. Było sporo czekolady, ale jednak myślałem, że będzie ten smak inny, ale tutaj takie zaskoczenie i jak najbardziej na plus. Alkoholu też tutaj nie ma. Alkohol 9%. Nie, no myślę, że jest super ułożony. Bardzo długo był chyba zażokowany, no bo totalnie zero alkoholu. Po zamieszaniu taka właśnie bardzo fajna czekolada. Nawet, no mówię, no delikatnie nawet śliwka gdzieś tu wchodzi. Więc zakładam, że był bardzo długo zażokowany. Ale ta śliwka jest bardzo subtelna. W smaku jest goryczka konkretna. Ale nie ma tu alkoholowości. Nie ma tu alkoholu. Bardzo fajnie to smakuje. Nawet jak napiszę, takie kakao ma być. Może nawet kakao. Kawa zbożowa. Może nawet gdzieś tam kojarząca się ten posmak kojarzący się też z kakao. No ciekawa sprawa. Mimo tych parametrów bardzo pijalne jest to piwo. Łatwo się pije, lekko. No to oczywiście goryczka to się stopuje zapędy, bo jest naprawdę wysoka jak na porter, ale mi to jak najbardziej pasuje. Może ocena teraz. Troszeczkę niestylowy w smaku bym powiedział, bo bardziej agresywny porter, taki faktycznie stoutowy, tak jak pojawiały się takie recenzje, opinie, że jest to agresywny jednak porter, taki w klimacie Risa, a nie niekoniecznie takiego klasycznego porteru. Zgadzam się z tym, jeżeli chodzi o smak. W aromacie tutaj jednak no powiedziałem, że jednak, że czuć, że to jest porter. Ocena, no i teraz na finiszu czuję cały czas taką długi finisz kawowy, taki fajny właśnie, bardzo fajny. Kawa zbożowa. Ocena, jeżeli chodzi o to, jak mi smakuje to piwo, no to myślę, że piątka z minusem. No piątka by była, gdyby to było idealne piwo, perfekcyjne. No jest niemalże perfekcyjne, bardzo dobre. Piątka z minusem. Jeżeli chodzi o styl, no to tutaj w smaku jednak nie jest doskonale i będzie to czwórka. Także możemy podsumować, że 4 z plusem, 5 z minusem będzie to ocena finalna moja. I jak najbardziej, jeżeli chodzi o cenę, to jest to świetny stosunek ceny do jakości i jak najbardziej można brać to piwo w ciemno. Już kupujcie w ciemno, znaczy nie w ciemno, no po tej cenie to już nie będzie w ciemno. W każdym razie bardzo dobra propozycja, warto spróbować. Idź do Lidla, do Groszka, nie wiem gdzie jest jeszcze to piwo dostępne. Mam nadzieję, że pojawi się też w moim Lidlu, bo chciałbym zakupić więcej butelek, tak naprawdę świetnie. 4,50 Lidl Porter z Bojanowa i w końcu piwo z Bojanowa, które mi bardzo smakuje. W końcu, bo bardzo długo czekałem, ale udało się, gratulacje. Wasze zdrowie, dajcie po górze, podobało się, widzimy się niedługo, cześć.